Vera rebus vocabularis tituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słońce już zaszło, więc mogę do Państwa mówić tak, że nie razi mnie w oczy i nie mrugam cały czas, co bardzo mnie cieszy, bo nie rozprasza. Cieszę się, że jesteście z nami ponownie. Witam wszystkich naszych stałych widzów, tych, którzy zaglądają na nas okazjonalnie, a także tych, którzy trafili tutaj przez przypadek. Mam nadzieję, że cieszycie się z treści, które są na naszym kanale, oglądacie je, polecacie dalej. Tych wszystkich oczywiście, którzy tutaj przyszli dopiero teraz, zachęcam do włączenia subskrypcji, powiadomień, tego dzwoneczka, wybrania wszystkie i cieszenia się tym, co tutaj dla Państwa mamy. Chciałem powiedzieć, że będę w poniedziałek o 15 w telewizji w Realu 24, gdzie w programie Na Poziomie będę komentował dokument Traditionis Custodes, nowe motu proprio Franciszka, które dotyczy mszy świętej wszechczasów. Nowe rozporządzenia, nowe zakazy raczej i to, co może to spowodować. Serdecznie wszystkich zapraszam na ten program. Mam nadzieję, że będziecie tam razem ze mną. Zobaczymy. Zobaczymy, co to wszystko przyniesie. Tymczasem wszystkie moje spostrzeżenia po raz pierwszy ukażą się tam, a dopiero później na kanale Apologeticum TV po ponownym, wtórnym jakby przegryzieniu, przemyśleniu i widzowie naszego kanału na pewno dostaną kolejny komentarz, jeszcze bardziej uzupełniony, ale wstępnie po raz pierwszy zapraszam na kanał w Realu 24, godzina 15 w najbliższy poniedziałek. Serdecznie zapraszam na program, zostańcie z nami na kanale Apologeticum TV i niech Matka Boża otacza Was płaszczem swojej opieki. Można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść www.tedeum.pl.